Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Dzień dobry, witam. Jestem tutaj, koniec kory. Właśnie, w ostatnim vlogu Maxa nie było, a to tylko i wyłącznie dlatego, że po powrocie z Włoch niestety dopadł go jakiś wirus. Max przez tydzień chorował, praktycznie umierał. Influenza. No, ale już jest dobrze, chociaż ten nieszczęsny jestem wirus... Jestem dobrze teraz. Ty jesteś dobry. Jesteś dobry. No właśnie, nie jestem chora, tylko czuję, jakby mnie coś łapało. Boli mnie głowa od samego rana, ale ja się nie dam. Ja się nigdy nie dam żadnemu wirusowi. Dziadostwo niech się trzyma ode mnie z daleka. Nie ma szans. No i słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki. Jedziemy właśnie do Galerii Cliff. Tam musimy załatwić kilka spraw. A ponieważ nagrywamy dzisiaj dużo później, znacznie później niż zazwyczaj, to myślę, że też w Cliffie zjemy sobie jakiś obiadek. A druga część dnia, zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy. Co masz? Kawę? Jaki ładny kubeczek? Body cafe na święta. Tak, świątecznym kubeczku kawa. No, także kochani, jedziemy. Życzymy Wam miłego oglądania, jak zawsze. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie z nami miło czas. Something's tugging at my sleeve. I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within. 'Cause Christmas time is here. Children playing in the snow, a merry game they play, chasing each other to and fro. Patrzcie, co dostaliśmy w prezencie od restauracji Yoko Sushi. Deserek w postaci tiramisu na bazie maczy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakował. Z tego, co się dowiedziałam, jest to edycja świąteczna. Zostałam wywołana do tablicy, jak to się mówi, przez dwie moje widzki, które zapytały mnie, a w sumie to stwierdziły: Anita, skoro ty tak pijesz dużo kawy i o tym często mówisz, to czy pamiętasz o uzupełnianiu, o suplementacji magnezu? I jeśli tak, to czy możesz pokazać nam preparat, który stosujesz, bo na rynku jest ich naprawdę bardzo dużo. No oczywiście, słuchajcie, pewnie, że pamiętam o tym, żeby uzupełniać magnez. I uwaga, to nie jest żadna reklama sponsorowana. Pokazuję Wam preparat, który ja stosuję już od kilku dobrych lat i do niego wracam. I to też nie jest żaden suplement, to jest lek. Dostaniecie go praktycznie w każdej aptece. 50 sztuk kosztuje około 20 zł, więc nie jest to dużo. A teraz Wam powiem, dlaczego akurat sięgam po ten magnez. Tak naprawdę to, co jest dla nas ważne, to ta dzienna dawka zapotrzebowania na magnez. U osoby dorosłej wynosi ona około 300-400 mg jonów magnezu. W przypadku osoby, która na przykład intensywnie ćwiczy, jest mocno zestresowana, pije dużo kawy, u kobiet w ciąży, to zapotrzebowanie na magnez jest naprawdę bardzo duże. I tutaj w tym preparacie mamy 500, będzie to widać, o, 500 mg magnezu mleczan. O, widzicie to? 51 mg jonów magnezu. Dodatkowo preparat uzupełniony jest o witaminę B6. I to jest kolejna ważna sprawa. Jeśli będziecie kupować preparat z magnezem, musicie kupować taki, który w składzie również ma witaminę B6. Dlaczego? Bo witamina B6 jest substancją, która powoduje, że wchłanialność tego magnezu do przewodu pokarmowego jest znacznie lepsza. Też ułatwia jego transport do komórek naszego organizmu. Czyli tak naprawdę, podsumowując to, co powiedziałam, wzmacnia działanie samego magnezu i to jest bardzo ważne. Nie kupujcie żadnych preparatów, które mają jakieś tam dodatkowe minerały, jakieś dodatkowe witaminy, to naprawdę nie ma sensu. Skupcie się na tym, żeby był magnez i żeby była prowitamina B6. I jeszcze jedno, na co chciałam zwrócić uwagę, to nazwy, bo na tych wszystkich opakowaniach od suplementów i
i innych tam preparatów znajdziecie różne nazwy tego magnezu, na przykład tlenek, chlorek czy węglan. I teraz to, co jest dla Was najważniejsze, to to, żeby nie było żadnego tlenek, chlorek, węglan, tylko żeby była nazwa taka jak mleczan, tak jak widzicie tutaj, mleczan, cytrynian albo asparaginian, bo to są substancje organiczne, które są najlepiej przyswajalne. O. I myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o preparaty z magnezem. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam. Jak widzicie, mój to mamy magnezu mleczan, 500 mg, więc więcej ponad normę. Mamy zaznaczone, że są to jony magnezu, jest witamina B6, 50 tabletek w cenie około 20 zł. To jest naprawdę bardzo dobra cena. Przy okazji, tak jak mówię, jest to lek, a nie suplement. Może jedynym minusem jego jest to, że te tabletki są dosyć duże. Czekajcie, spróbuję wyciągnąć. Może tak będzie łatwiej. One są dosyć duże i nie mają żadnej osłonki. O, widzicie? Przez to też możecie mieć problemy, żeby je połknąć. Co prawda zażywamy jedną taką tabletkę dziennie, w niektórych przypadkach dwie tabletki dziennie. Ale jeżeli Wy na przykład nie lubicie tego typu tabletek, no to proście farmaceutę w aptece, żeby dał Wam preparat, który będzie w postaci kapsułek lub też mniejszych tabletek, ewentualnie jakoś powlekanych tych tabletek, żeby Wam było łatwiej przełykać. I my akurat, ja i Max, nie mamy z tym problemu, także u nas ten MagLek B6 sprawdza się idealnie i jeśli czegoś będziecie szukać, to ja mogę Wam gorąco polecić właśnie ten. Wróciliśmy do domu. I mówię do Maxa, wiesz co kochanie, wezmę sobie saszetkę Teraflu, wypiję i położę się na trochę do łóżka, może się lepiej poczuję. Wyobraźcie sobie, że spałam bite 3,5 godziny. Nie słyszałam absolutnie nic, po prostu nic. W pewnym momencie budzi mnie właśnie ta cisza, bo to jest aż niemożliwe w naszym domu. Wchodzę do salonu, cisza, nie ma Maxa, nigdzie go nie ma, więc łapię za telefon, dzwonię, mówię, gdzie ty jesteś? A on, wiesz co, tak dobrze spałaś i nie chciałem Cię budzić, więc postanowiłam, że pojadę i zrobię zakupy do lodówki. Idealnie, słuchajcie, idealnie. Nie dość, że ominęły mnie kolejki w supermarketach. Mój mężczyzna pojechał na zakupy załadować lodówkę. To jeszcze wyspałam się 3,5 godziny i czuję się rewelacyjnie. Tak dobrze, że wpadłam na pomysł i wyciągam Maxa. Jedziemy na Stare Miasto, gdzie jest już wieczór, jest ciemno, światełka, idealna atmosfera. Pójdziemy sobie na spacer. Oczywiście wiem, czapka, szalik, rękawiczki, ciepłe buty, ciepła kurtka. Wszystko już mam naszykowane, zaraz się ubieram. Gotowi do wyjścia. I zabieram Was ze sobą. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin. Bardzo proszę, dwie głodomory, fajdy z kiełbaską, grzane wino i dwa oscypki. Idealny wieczór. But the difference this time is that ever since July I've been
happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. Kochani, najedzeni. Miło spędziliśmy czas. Nosy, jak widzicie, czerwone. Mama, czas wracać do domu. Zimna. Zimna. A na trochę biłe wino gorąco, to lepsze. No tak, ciepłe wino też nas rozgrzało. No tak, ale wzięliśmy tylko jeden kubeczek, tak? Tak. Musimy przyjechać następnym razem z Olą, z Januszem, zabrać ich tutaj, tak, bo dawno nie byli. A teraz żegnamy się z wami, jedziemy do domu rozgrzewać się. Potrzebuję trochę śnieg. No, podobno dzisiaj będzie, ma spaść w nocy. Zobaczymy. Będzie, na święta. No dobra, to co, kochanie? Czaję ciebie. Prosimy o vlog. No, widzimy się zobaczymy w następnym vlogu. Następny vlog. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Słuchajcie, obowiązkowo na to zakończenie dzisiejszego dnia pieczone kasztany. To są kasztanie włoskie. Włoskie? Tak. Niech będzie włoskie. To są bardzo lepiej, dobra. No to jemy.